Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w moim nowym, nowiusieńkim studio, a jednocześnie w moim nowym mieszkaniu, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o czymś, o co bardzo długo, dawno prosiliście, czyli moja własna kolekcja kart Pokémon. W związku z tym, że obchodzimy w tym miesiącu w zasadzie rocznicę mojego kanału, to jest to idealny moment, żeby przedstawić wam, co takiego znajduje się w mojej kolekcji. Także nie przedłużając, zaczynajmy. No dobrze, a więc możemy zajrzeć do pierwszego, bo tak, mam więcej niż jeden album. Przyznam, że nie jestem z niego jakoś wybitnie dumny, jeżeli chodzi o stan ułożenia tego, co znajduje się w środku. Na pierwszej stronie, w ogóle pierwszych stronach, miał znajdować się set Celebrations, ale tutaj kilku kart brakuje, m.in. Zacian V, którym aktualnie gram. Posiadam dwa, więc gram obydwoma, które posiadam. Akurat Mew posiadam więcej niż jednego, więc tutaj nie ma z tym problemu. Researcha udało mi się jednego zachować. No i najważniejsza rzecz chyba w tym secie, czyli część klasyczna, która zawiera w sobie karty, które są reprintami. Między innymi no, ja posiadam Venusaura z Celebrations, który jest reprintem tego z base setu, a no, brakuje mi Blastoise'a i Charizarda, także no, dosyć poważnie. Mam zespół, z którego bardzo się cieszę, mam Rayquaza EX, którą miałem w liczbie dwóch, no i Dark Gyarados. Przyznam, mam słabość do tych kart, mimo że nie pamiętam tych czasów, kiedy one wychodziły. Dalej to jest seria kilku kart, których po prostu arty mi się podobały, więc tak powiedzmy nietypowo. I teraz przechodzimy do tej już ciekawszej, wydaje mi się, części. Mam tutaj Passimiana Rapid Strike, który po prostu mi się podoba jako art, a że mam jego kopię, znaczy no kopię, przepraszam, to źle brzmi, powtórkę, no to trzymam je obok siebie. Bryxen, bardzo ładny art z Seriną, również musiał się tutaj znaleźć. Milotic. Mam japońską kartę Bronzona. Tak po prostu, podobają. Jakby mój album w tej części nie ma jakiegoś konkretnego układu, są tutaj karty, które po prostu mi się podobały. No między innymi no Eevee, no żal było nie wsadzić tutaj Eevee, czy całkiem ładny art Zamazenty V. Tutaj taka stroniczka z radiantami, w sumie jak to radianty mają trochę grywalnych możliwości. Między innymi mam wersję obydwa Charizarda, Radiant Charizarda, chyba najbardziej zaraz obok Radiant Greninja grywany Radiant. Radiant Alakazam, również dosyć przydatny. Radiant Charjaba, który nigdy nie znalazł chyba zastosowania. Radiant Eternatus, porobowany na samym początku jak wyszedł. I Radiant Jirachi, bardzo wąskie zastosowanie. Tutaj Holo Energię. No i playset Zamazent z Crown Zenith, jakby ktoś potrzebował, chociaż już chyba nie jest grywalny za bardzo. Taka generalnie Crown Zenith. Crown Zenith, dużo z Crown Zenitha otwierałem i tutaj zaczyna się chyba już ta ciekawsza rzecz, czyli słynna mozaika 9 kart z Crown Zenitha. Brakuje mi jeszcze dwóch, żeby ją uzupełnić, ale tak, jest to coś, co chciałbym, jakiś mój cel kolekcjonerski, który chciałbym dokończyć. Dalej to są, tak, tutaj mam dwie powtórki z mozaiki. Dalej to są karty, które zachowałem, które mi się bardzo podobały. Na przykład Raikou V, zresztą to jest ten grywalny Raikou V. Glaceon, który ma po prostu bardzo ładnego arta. Lucario V-Star, który jest po prostu promką. Simisear. Kto nie lubi chibi artów? No, chibi arty, zresztą mojej dziewczynie bardzo się ten Simisear podobał. Nie jest wielką fanką Pokémonów, ale akurat ten art ją bardzo urzekł. No i chyba mój ulubiony art w ogóle z całego dodatku, jaki posiadam. I to jest karta, której jestem pewny, że nie będę chciał oddać, wymienić. Jest to hisuański Zoroark V-Star. To jest jakby jedna z pierwszych kart, których w ogóle wiedzieliśmy, że one są w dodatku Crown Zenith, bo były przecieki z wersji japońskiej, więc tak. Dalej to kwestie promek. Tutaj trzymam playset promek z Pokémon Center pochodzącego z International Championships w Londynie. Są to promki profesora Willowa. One są zasłonięte celowo. Celowo je trzymam póki co zapakowane. Na nich w ogóle znajdują się kody do Pokémon Go. Taka ciekawostka. Tutaj drobna strona z Pikachami, w tym Detektyw Pikachu, promka, którą dostałem od Ogram To. Serdecznie pozdrawiam cię, Damian. Dalej,
tu jest stroniczka, trochę promek, trochę kart, to ja stwierdziłem, mogą się kiedyś przydać, na przykład Revavroom. Szczerze ciekawostka, jeden Revavroom pochodzi z tego, o matko. Jeden Revavroom pochodzi z pre-release'a, dlatego nie jest holo, tak jak ten poniżej, a powinien być holo, taka ciekawostka. Karty, które powinny być holo, a są w pre-release setach, nie są holo. Ot taka niecodzienna ciekawostka. Tutaj mam secik promek z boksa z Annihilate'em. Tutaj trochę EX-ów, no jak widzicie jakieś powtórki, no to pewnie będę je wymieniał. Tutaj mam stronę z promkami z ETB-ków, które możecie tutaj trochę widzieć, chociaż ramię od mikrofonu zasłania. Również arty, alt-arty teraz byśmy to nazwali, ale to są po prostu illustration rareki, które pochodzą z ostatnich setów od Scarlet and Violet tak naprawdę, przez full arty. No, Drowsy mnie urzeka, Fletchlinder akurat kupiłem od Let's Go Try'a podczas OTP w Łodzi, Sandile, jakby jeden z piękniejszych artów, jakie widziałem do tej pory, także, no i Slowpoke też ma bardzo pięknego arta. Dalej, mamy tutaj jeszcze rzadsze karty, mam tak, dwa złote Nestbole, tutaj mam pre-release'owe promki, na razie je tu tak trzymam. On ma Knight, który mi wydropił ze 151 i tutaj pojawia się jakby kwestia taka, że no brakowało miejsca trochę na trzymanie niektórych moich kart. Czekam, aż dostanę zresztą od Pokemarketu jeszcze Binder Collection, więc będę miał w końcu nowy album, bo tak, bo to jest jeden z trzech, jakie posiadam w ogóle. Koraidon EX, Gardevoir EX, dwie najlepsze karty, jakie wydropiłem z dodatku Scarlet and Violet po prostu. Tu mam promkę z EVV Max, a tutaj mamy poza promką z Internationali, mamy tutaj illustration rareki i full arty, które wydrupiłem z koreańskich boosterów, które sam przywiozłem z mojej wycieczki do Korei. Jeszcze ono bez dwóch zdań najbardziej zadowolony jestem tak naprawdę z to Tyranitara, którego polowałem w Paldia Evolved. Tak po prostu, no to tutaj udało mi się go wydropić w wersji koreańskiej. Nie ma to dla mnie znaczenia. Może poza tym, że ciekawostka, koreańskie karty mają po prostu lepszą jakość printów. Tutaj wracamy trochę do kart angielskich, ale niekoniecznie, bo mamy Baxcalibura, którego udało mi się wydropić w wersji angielskiej, ale mamy też Baxcalibura koreańskiego, więc siedzi zaraz obok. Szczerze, do tej cudnej kolekcji Baxcaliburów brakuje mi tylko Baxcalibura promkowego, który jest z Paldea Evolved, z pre-release'a, bo tak to mam i wersję holo, i wersję non-holo, która pochodzi właśnie z pre-release'a. Mam wersję reversową, alt-artową, jakby tak się złożyło. Wuchien, bardzo zadowolony byłem z tego dropu, bo poszedł z boostera, który wygrałem podczas pre-release turnieju przed OTP. Playset Tinglu, bo czemu nie? Bo można, bo tak mi przyszczęściło się. Dalej mamy trochę full artów, trochę EX-ów zwykłych. Tutaj jest strona przeznaczona na uzupełnienie linii ewolucyjnych starterów. Taki jest mój cel. Nie jest to tanie przedsięwzięcie, jak sprawdzałem na przykład dzisiaj, Skelly Dirch kosztuje jakieś 16 do 20 euro, więc no będzie ciężko, zwłaszcza że brakuje mi większości, jak na razie widzicie. Na razie mam Quaxiego, Quackwavala z tej linii, więc jeszcze Quaxwella i Quaxliego, Quackwavala poszukuję. Fuecoco mam Sprigatito, ale no tu jeszcze trochę brakuje. Tutaj stroniczka trochę grywalnych, trochę taki miszmasz. No i moja chyba jedna z ulubionych stron w tym albumie, czyli full arty. Tak, full arty, trenerów. Saguaro, Raihan z Crown Zenita, bardzo piękna karta. Colores Experiment, którego potrzebuję w jeszcze jednej kopii, bo do tego przejdziemy w następnym albumie. Dlaczego? A Iono w full arcie jeszcze brakuje, powiedzmy, tej w alt arcie Special Illustration Rare. Bardzo by się przydała. Tutaj jest moja stroniczka z autografami od innych poke-youtuberów. To jest strona z wspaniałymi, unikatowymi, nieoficjalnymi promkami kart Pokémon robionych przez wspaniałego Michała Bogulskiego, pseudonim Bogul. Część tych promek możecie znać, bo były na OTP, także
A część nie, bo część jest przeznaczona tylko dla osób grających w łódzkiej lidze Pokémon. Tak się składa, że Bóg czasami składa nam takie podarki. Dalej mamy kolejne koreańskie karty, m.in. koreańską Gardevoir EX. W ogóle psychiczne Pokémony mają o wiele lepsze arty niż... W sensie jakość tego printu jest o wiele lepsza niż angielskie. Tutaj mamy stronę z bossy z orderami. Tak, chcę uzupełnić, jakby chcę mieć kolekcję bossy z order w każdej możliwej wersji. To jest trudne przedsięwzięcie, zwłaszcza, że jedna z tych promek jest chyba staffowa, ale przy okazji no, jestem jakimś tam fanem Giovanniego, więc bossy z order z Giovannim, Giovanni z Exile i wydropiony niedawno Giovanni z Charisma. Piękna, z Persianem. Jakby ja wtedy na filmie nie zauważyłem niektórych rzeczy, jak tutaj jest kolekcja różnych, różniutkich pokeboli, a tu na półce stoi Master Ball. Cudo po prostu. Dalej mamy już trochę miszmasz, głównie fałek, nie fałek, promek, nie promek, różne bossy z Order, te są akurat z Galaxy Holo, bo pochodzą z Milk Boxa. Tutaj mamy więcej fałek, to jest promka Arceusa z Toolboxa. Mam aż 3 Erfenstein Stone, o czym nie pamiętałem. Mam Foresta jeszcze zapasowego, Wigartkę. Kolejne pojedyncze karty, no i jeszcze kilka artów, które mi się podobały. Przejdźmy teraz do o wiele ciekawszego albumu, który jest takim moim oczkiem w głowie w pewien sposób. Bo jest to album, którym próbuję zebrać Master Set z Lost Origin. Dlatego tutaj jakby mogę wam pokazać w przelocie dosyć, ale no widzicie, czego mi do Master Setu brakuje, czego Master Set? Upsi, hallo, hallo, co tu się stało? Proszę mi wrócić na miejsce, ty niegrzeczna slagmo. Master Set definiuje na zasadzie zwykła wersja, wersja reverse, co czyni o wiele trudniejszym set do zebrania, ale Lost Origin jest setem, od którego ja zaczynałem. I co tym idzie, chciałbym po prostu ten set mieć skompletowany najbardziej jak się da. Tutaj proszę się nie martwić, Cramoranta posiadam zwykłego, tylko gdzieś tam leży odłożony, bo jest to karta grywalna. Tutaj mam ciekawą przypadłość, czego wpisałem Rotom Vistar, ale nie, jakby on jest z Crown Zenitha, nie wliczam go. W wypadku, kiedy jest jakaś fałka, która nie ewoluuje w Vistara albo w Vimaxa, to po prostu wkładam jeszcze jedną fałkę taką samą. Ta sama zasada obowiązuje w wypadku Radiantów, dlatego posiadam dwie Radiant Gardevoir w tym miejscu. Cresseli w Reversie mi na przykład jeszcze brakuje. Aerodactyla Vistar, no trochę jak widzicie są braki nawet na poziomie zwykłych rerek tak naprawdę, no bo Reversy nie zawsze jest najłatwiej wydropić. Akurat cieszę się, bo Radianty mam dosłownie wszystkie, także to samo się czyni, tyczy w ogóle prawie wszystkich trenerek. Tutaj jakoś mam dobrze uzupełnione. Tu już jest ta cięższa rzecz. O, tu są full arty. I nie tylko full arty, bo także alt arty. Jak możecie zobaczyć, brakuje mi tutaj Giratiny V w wersji zarówno full arcie, jak i alt arcie. Ja te Giratiny posiadam. Ale kolekcja Giratin to jest moje największe oczko w głowie. I kolekcja Giratin jest niezależna od pozostałych moich kolekcji. Za tym idzie, aby uzupełnić ten oto wspaniały Master Set. Potrzebuję jeszcze jednej Giratiny. Z każdego rodzaju. Nawet jeżeli mam ją w kolekcji Giratin. Taka moja zasada, coś takiego sobie przyjąłem. No, zwłaszcza będzie ciężko z Giratiną V w Voltarcie, bo ona jest warta 250 euro, więc posiadanie dwóch to jest naprawdę duży wydatek. Tutaj mamy kwestie kart, dalej full arty oraz karty Rainbow oraz Secret Rarki w postaci Goldów. Aktualnie posiadam tylko Box of Disaster i to nawet nie wydropione, tylko kupione. Trainer Gallery. No i dalej przechodzimy, no właśnie, mówiłem, że brakuje mi trochę miejsca. Więc tutaj się znajduje parę takich innych kart, ale Master Set dla mnie to także włożenie tutaj promek oraz alternatywnych wersji kart, które pochodzą z Lost Origin. Za tym idzie Colors Experiment, którego dostawaliśmy ze stampem, Regional Championships, jak najbardziej. Lost Vacuum, który dostał przedruk w Crown Zenithie i inny art, również. Confi, jak najbardziej. Tą, którą widzieliście wcześniej w
mojej kolekcji. W pierwszym albumie, która pochodzi z Crown Zenitha, również znajdzie tu swoje miejsce. Promki staffowe, tym bardziej. I tak można wymieniać, no i na przykład teraz te, które wyszły w price packach serii trzeciej, one również powinny znaleźć swoje miejsce w mojej kolekcji. I to nie będzie tani wydatek, bo ze stampami karty są bardzo drogie. No i tutaj macie resztę mojej kolekcji kart ze 151 i nie tylko, które wyciągałem. Tak jak mówię, nie miałem gdzie ich póki co włożyć, ale no macie tutaj m.in. wspaniałego Glooma, Pidgeota EX w tej wersji, Charizarda EX zarówno angielskiego, jak i japońskiego. Jeszcze raz Ci, Dominik, dziękuję za ten wspaniały boosterek z Ruler of the Black Flames. Dalej mamy jeszcze ciekawsze rzeczy, bo to są moje karty albo ze stampami, na przykład wspaniały Charizard ze stampem, Zapdos V ze stampem, Urshifu V ze stampem, Single Strike'owy, Single Strike Energia ze stampem, Power Tablety, LSA Sparkle i tak dalej, rzeczy ze stampem, które stwierdziłem, będę tutaj trzymał, bo mogą być więcej warte. Więc czemu nie, czemu nie? Zwłaszcza Quick Ball, który pewnie dostanie kiedyś przedruk. Bosses Order do mojej kolekcji bossów na pewno wyląduje tam, z czego wiem już, że występuje zarówno w wersji ze stampem tym teraz, jak i późniejszym w, zdaje się, price packach serii trzeciej, jeżeli się nie mylę. No i mamy też te VMAXy, z czego no te dwa no są trochę warte tak naprawdę. Oj, są trochę warte. Teraz creme de la creme. Najpotężniejszy ze wszystkich moich albumów. Jest tak duży, że nie mieści mi się w plecaku. Nie bez powodu, bo on jest zrobiony w trochę inny sposób. Mianowicie, to jest album z przeznaczeniem na top loadery. Tym samym, no tutaj powiedzmy taki dodatek, bo jest miejsce na slaba ocenionego na przykład przez PSA. Posiadam takiego cudnego Grimera PSA 8. Niby nic, ale cieszy, bo to jest jedyna upgrade'owana karta, jaką posiadam. Ale trzymam tu także niektóre moje goldowe karty, które mają dla mnie jakieś znaczenie emocjonalne. Na przykład, no okej, dobra, te złote karty chciałbym skolekcjonować. Zresztą Giratiny ponownie potrzebuję w dwóch kopiach przez to chyba. Tak, bo potrzebuję do kolekcji Giratin, ale i też do Master Setu Giratiny Złotej Beastar potrzebuję. Ale mamy też złotą Dialgę Origin Form Beastar. Ją wydropiłem podczas kapitularza w zeszłym roku i to był mój epicki powrót do zbierania kart. Te ponad rok temu, rok i miesiąc, kiedy udało mi się go wydropić. Mewtwo V-Star, którego wydropiłem z boksa wygranego w giveawayu u Kuby Kołodzieja, więc to też takie pchnięcie. Zapraszam na ten film zresztą. Dalej mamy na przykład metalowe karty z UPC, z Celebrations, ale także bardzo małe, mało warte karty. Przynajmniej z punktu widzenia cenowego i na pewno w bardzo złym stanie. Są to karty, które ja kiedyś zbierałem. Okej, Primates Jungle akurat nie, ale no na przykład Mahovita, Torterra w rewersie, Dialga Level X, która jest promką z Tina. To są karty, które ja otwierałem mając, nie wiem, między 10 a 12 lat i one są dla mnie bardzo ważne i dlatego znajdują się w tym albumie toploaderowym. No i najważniejsza część mojej kolekcji, Giratiny. Po prostu Giratiny. Nic dodać, nic ująć. Docelowo chciałbym mieć wszystkie Giratiny, jakie kiedykolwiek wyszły. Jest to bardzo trudne zadanie, gdyż no, zdajecie sobie sprawę, że tych Giratin trochę wyszło w różnych wersjach, zwłaszcza jeżeli mówimy o jakichś rewersach nawet. Plus, no nie ukrywajmy, ja jeszcze chciałbym, żeby to były zarówno Giratiny angielskie, jak i japońskie. To są jakby założenia mojej kolekcji Giratin, które są niezmienne, nieprzekraczalne i tak mają wyglądać. Zwyczajnie dlatego tak i będę je układał zapewne w kolejności chronologicznej, kiedy powstawały. Z czego no, najcenniejsza część mojej kolekcji, Giratina w Old Arcie, znajdująca się w centrum pierwszej strony, Full Art, Gold, zwykłe są trochę dalej. Mamy też, powiem, że nie mam Scrowna. Mam Scrowna, ale to jest japońska wersja Scrowna. Także prezent mojego taty, bardzo mu dziękuję, na urodziny, nie, na dzień dziecka, tak, pozwolił sobie, może mu 24 lata, no ale tak, także dalej są po prostu już Giratiny i reszta albumu
pozostaje prawie że pusta, ale posiadam coś jeszcze na samym końcu. Mianowicie uznałem, że skoro ten binder jest tak gigantyczny, to jest to idealne miejsce na trzymanie moich jumbo kart, z którymi przyznam mam problem, nie wiem co robić, nie lubię kart jumbo, szczerze mówiąc, ale no okej. Jumbo Giratina ze stampem Lost Origin, dobra, to jest wyjątek, to jest jedyna jumbo karta, jaką lubię, toleruję i koniec, kropka. Tyle ode mnie w tym materiale, to byłoby wszystko, zobaczyliście całą moją kolekcję, przynajmniej tą załadowaną w albumy. Były jeszcze pojedyncze karty, takie grywalne, jakieś Arceusy, Giratiny, Gardevoiry i inne takie znajdują się aktualnie w tinach, które znajdują się na tej półce za mną, w zasadzie obok mnie. Gdyż no, są to karty grywalne i wolę je mieć pod ręką niż w albumie. Zresztą nie posiadam takiego albumu przeznaczonego tylko na grywalne karty, chociaż czuję, że byłby potrzebny, taki trochę do przetyrania tych sleeve'ów, miejsc na karty, gdzie mógłbym wkładać po kilka kart na raz. Byłoby to wygodniejsze, no ale trochę mi szkoda tych albumów, co mam teraz. Zresztą i tak są już przepełnione. Dajcie znać, czy wy macie jakieś unikatowe kolekcje kart, które skupiają się na jakimś konkretnym Pokemonie, co sądzicie o tej kolekcji. No i przede wszystkim zostawcie suba, like i komentarz. I do zobaczenia następnym razem już za tydzień. Cześć!